Dzisiaj mamy finał naszej akcji, którą przeprowadziliśmy 15 czerwca u nas w Ekofabryce i w Parku Miejskim. Zebraliśmy mnóstwo środków dzięki pomocy bardzo dużej ilości osób zaangażowanych w cały ten projekt. No i udało nam się zebrać ponad 130 tysięcy złotych. I za tą kwotę zakupiliśmy karmę dla trzech schronisk. Karmę, smycze, chemię i zaczynamy to rozwozić. Wczoraj byliśmy w Dąbrówce, dzisiaj jesteśmy w Bojanie, za chwilę będziemy w Siapkowie, więc palety z karmą trafiają właśnie do najbardziej potrzebujących tutaj zwierzaków. Niektórzy mówią, że jestem najmniejszy, a niektórzy mówią wielki, mały człowiek. Udało się, ale to nie jest moja zasługa, to jest zasługa wasza, nasza, wszystkich, którzy pomagali, zaczynając od ekofabryki, przez inicjatywę pomagania, przez gotowanie, do tego 55 szefów kuchni i wielka ilość ludzi o dobrych sercach, którzy przybyli 15 czerwca do parku w Wejherowie, a potem na kolację charytatywną w Ekofabryce. Była to akcja, którą przeprowadziliśmy wspólnie z Sebastianem Cichym. Akcja Pomaganie przez gotowanie. Najpierw w parku duży festyn połączony z dwoma innymi wydarzeniami, z Nożem Biznes na Zielono i z piknikiem ekologicznym. A następnie kolacja charytatywna w Ekofabryce, na której było prawie 200 osób. W ten sposób właśnie zbieraliśmy środki na różne sposoby, jako datki do puszki, jako kwota zapłacona za posiłek, który można było zjeść w parku. No i licytacje różnych fajnych przedmiotów, które można było na kolacji dokonać. Tak naprawdę to nam dało największą kwotę. No i dzisiaj po niecałych dwóch miesiącach udało nam się te środki wydać, zakupić karmę. Jesteśmy. Zebraliśmy naprawdę bardzo dużo środków, abyśmy mogli zakupić ponad 10 ton. 10 ton karmy, do tego środki higieniczne, smycze, drapaki i wiele jeszcze innych fantastycznych rzeczy, które pomogą zwierzakom, podopiecznym z Otos Animals w Dąbrówce, bo tam byliśmy wczoraj, Otos Animals w Bojanie, jesteśmy tutaj właśnie i za chwileczkę jedziemy jeszcze do Ciapkowa w Gdyni. Pomaganie przez gotowanie, pomóż i ty. Bardzo dziękujemy przede wszystkim tutaj w imieniu naszych podopiecznych. Jest to dla nas po prostu ogromne wsparcie, też ogromna radość, te wszystkie drapaki, zabawki. No, czuję, że nasi podopieczni po prostu będą w siódmym niebie, jak to zobaczą. Przez tutaj dłuższy, krótszy czas na pewno będziemy mieli spokojniejszą głowę.